Chciałbym, żebyśmy przetestowali pączki. Tutaj mamy z kilku różnych supermarketów pączki, na przykład z Biedronki, z Lidla, też z hipermarketu Auchan, więc może zaczniemy od tego, który tak... Który najmniej apetycznie wygląda. Potem możemy poznać, że ten pączek nie jest najlepszego sortu. Tu widać, że jak go zgnieciemy, to koniec już po nim, tak? Pączki zrobione w warunkach domowych, naturalnych, będą bardziej sprężyste i to ciasto będzie wracało. Teraz w wersji lightowej konfitura powinna być nisko słodzona. Ta na pewno jest wysoko słodzona, żeby klient był zadowolony, żeby było mu słodko. Ale też ciasto mocno się kruszy. Tak, ciasto wygląda na to, że tu istnieje duże prawdopodobieństwo, że to był pączek mrożony. O to, czy pączki są przygotowywane z mrożonego ciasta, zapytaliśmy pracowników biura prasowego Biedronki. Odpowiedź sklepu była stanowcza i jasna. Nie posiadamy w ofercie pączków przygotowywanych z mrożonego ciasta. Zmrożonego ciasta nie, ale same pączki po przygotowaniu są poddawane procesowi mrożenia. W smaku odczujemy różnicę między świeżym pączkiem, a pączkiem mrożonym. No tylko, że żeby takiego świeżego pączka dostać z cukierni, no to trzeba odstać swoje w kolejce. Tego nie spróbuję, pokuszę się może o kolejny. Ten pączek ma podobną strukturę jak tamten, tylko wygląda na bardziej czerstwy. Czerstwy? Firma Auchan zapewnia nas, że pączki są chłodzone szokowo w temperaturze minus 40 stopni, co ma zagwarantować świeżość produktów. Ten proces przygotowywania produktów w Auchan następuje do około miesiąca przed tłustym czwartkiem. Dobrej jakości ciasto drożdżowe powinno być bardziej wilgotne i kleiste w środku. To jest widać takie wysuszone i ta struktura jest taka, że o, zgnieciemy i tego nie ma po prostu. Jeżeli jest coś robione na masową, przemysłową skalę, no to dla ułatwienia procesu, żeby było mniej strat, oczywiście producenci dodają różnego rodzaju konserwanty czy inne środki ochrony żywności. Te pączki nie były robione na maśle, tak? I nie były też z jajek i mleka? Nie, co najwyżej były to jajka w proszku. Przy najlepszej okazji. Na pewno nie było to masło, tylko tłuszcze utwardzane, olej palmowy na przykład, albo jakieś inne, które są dla nas bardzo szkodliwe. To jest to zło. Dobra, ale tego spróbuję. Uwaga. Czuć mocno smak czekoladowy, pączka w ogóle. Na wyrób czekoladopodobny, jaki znajduje się na zewnątrz, bo to z czekoladą ma niewiele wspólnego. Na problem mrożenia pączków i ich produkcji uwagę zwraca również Janusz Piechociński. Czytając mój cytat z polskich rzemieślników, świetnych cukierników, naród cały rzucił się Twitterowy na przykład do pieczenia pączków i sprawdza, jak to jest z mrożonym ciastem. Kolor często nadawany jest sztucznie, tak? Czyli mamy znowu barwniki, które powodują, że jest to żółciutkie i wydaje nam się, że jest to na skutek dobrej jakości jajek. Lidl napisał nam w e-mailu, że ich pączki zamrażane są na kilka dni. Nie dziwią więc te kolejki pod cukiernią na Górczewskiej w Warszawie. Ludzie stoją tu nawet godzinę w kilkudziesięcioosobowej kolejce. Uwaga, na kilka dni przed tłustym czwartkiem. To jest dosłownie obłęd i nawet się nie spodziewałam, że może być aż tak długa. Po prostu szok, ale widać, smak jest tego warty. No gdzie to? To nie jest kolejka. Naprawdę? Będzie kolejka, zawijała tam za tą i jeszcze dalej. Jak długo stoicie? Ponad dwie godziny stoimy. W kolejce? Tak, w tej kolejce. Najpierw składniki wkładamy do miesiarki, ciasto jest wyrabiane. Później zostaje ono wyłożone na stół, jest werkowane, szprycowane marmoladą, później cukiernice zawijają pączki, wkładane one są do gary, w której rosną, później kiedy urosną, tam mamy chyba większe, są wkładane do kociołka i się smażą. Zdarzają się ludzie, którzy biorą dwie sztuki przy takich kolejkach, ale przeważnie biorą około 30, 40, 60. Jak duże zakupy pani planuje dziś? Nie no, dzisiaj to myślę, że z 10 sztuk. 13 sztuk. 13 sztuk. To się pani płaciła, niektórzy mnie biorą. No, jak się bawić, to się bawić. Mój pradziadek prowadził cukiernię razem z żoną. Wyrabiał różnego rodzaju ciastka. Wysyłał adiutanta marszałek Piłsudski. Bardzo dobre. A jak by pani opisała smak? Rozpływają się w usta. Myślę, że to trochę zdrowsze niż te z hipermarketu. No tak, no jeżeli w hipermarkecie pączek kosztuje złotówkę. Z hipermarketów pan jada pączki? Nie. Tytułem końca, gdyby ktoś się uparł i koniecznie chciał wybrać tę opcję ekonomiczną i pójść do hipermarketu i spróbować takiego pączka, to
nic mu się nie stanie? Można? Przeżyje. Przeżyje ten tłusty czwartek, byle nie za całego opakowania 6-paku czy 12-paku, bo to naprawdę może być skończyć się niestrawnością, dużymi bólami brzucha.